Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, giełda jest prosta, lecimy z kolejną porcją analiz. Na początek oczywiście szybka informacja, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko i wyłącznie analiza techniczna, czyli mój pogląd na to, jak ten rynek sobie tutaj widzę. Jeżeli chciałbyś poznać moje strategie i metodologię, to zapraszam do linku w opisie i lecimy sobie na początek z komentarzami. Tutaj komentarz od Waldemara. Cześć, odsłuchałem Twoją analizę 12 dni temu odnośnie PKP Cargo i teraz zacytuję: nie nadaje się do gry jedynie shorta w tej... Nie nadaje się do gry jedynie shorta. W tej analizie mówisz, że kupiłeś, możesz mi to wyjaśnić. Słuchajcie z uwagą. To, że mówię, że jest to w strategii, to znaczy, że nie jest to w tradzie, prawda? Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Tradowanie jest tradowaniem, czyli chciałbym sobie na przykład PKP, jeżeli chciałbym sobie stąd zagrać PKP, no to nie grałem stąd, ponieważ bardziej tu właśnie widziałem wtedy ten ruch pod shorta do tej strefy, prawda? A ze strefy nie chcę tego grać, bo jest tutaj opedek. Natomiast w strategii jak najbardziej, bo strategia rządzi się innymi prawami. Więc tutaj też dodałem taki napis, że nie tradowałem tylko w strategii, więc słuchajcie, jak mówię, że w strategii to gram, to znaczy, że nie traduję tego, bo to są w strategii pasywne, czyli ogólnie rzecz biorąc one pasywnie jakby na rynku, pasywnie się na rynku poruszam. Więc tutaj nie grałem PKP, to jest po prostu źle, Waldemarze, źle zrozumiałeś. Dobra, i lecimy, to w formie wyjaśnienia oczywiście. Jak w przyszłości będę mówić, że gram w strategii, to znaczy, że nie traduję tego, tylko po prostu gdzieś tam w strategii jest to wzięte według strategii tak naprawdę, prawda? No i to się nie nadaje do kopiowania, bo jakby tutaj nie znacie strategii, którymi się poruszam, więc jakby to się nie nadaje do kopiowania, prawda? Może Medtronic PLC, MDT, połączenie opieki zdrowotnej z AI, MDT, ok, i TS Games, Vodafone, analizuję tylko rynek amerykański i rynek polski, to sobie weźmiemy i coś może Computronic? Czy mógłbyś przeanalizować spółkę Computronic? Ok. Wawela analizowałem, ale możemy zaktualizować. PayPal i Intel. PayPala też możemy. Dobra, to weźmiemy tak. PayPala sobie weźmiemy, Wawela sobie weźmiemy, Computronic sobie weźmiemy i weźmiemy sobie MDT. To sobie zobaczymy. No, może zaczniemy od tego MDT. Więc już sobie tutaj zobaczę, to jest na giełdzie amerykańskiej, ale już to robiłem, tego Medtronica. Medtronica robiłem, ale nie wiem, czy dla YouTube, czy dla grupy. Więc słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, tu jest dopiero moja strefa pod strategię HP. Więc na Medtronicu ja tu oczekuję dalszych spadków, czyli z piątą falą jeszcze, tu ładna korekta do 1:1 do zaliczenia, no to tutaj, no to to mam przeanalizowane, także moja tutaj, że tak powiem, to co na co czekam, no to na spadek z tą piątką w dół, chyba żeby się na złotej strefie zatrzymał ruch, wtedy inaczej do tego podejdę. Natomiast Medtronic, raczej tam spodziewam się spadków na 65. Wawel, to też sobie analizowaliśmy, więc sobie szybciutko zobaczymy. Wawel, to co mówiłem, przebicie tej strefy wiąże się z dojściem wyżej, prawda? Na chwilę obecną nie ma reakcji, więc ruch na Wawlu może zostać jeszcze pociągnięty o te 15-16% do góry. Tu jest dużo stref podażowych i tam też bym spodziewał się tego, że tam dojdzie. PayPal, słuchajcie, już sobie lecimy, tu PayPala mam. Gdzie ten PayPalek? PayPal. PayPala też rozgrywam, nie traduję, rozgrywam w strategii. Odnośnie PayPala, to tu jest taka strefa popytowa. Jeszcze. Natomiast jest to ciężkie, troszkę do rozegrania. I ogólnie rzecz biorąc, ten ruch, który się tutaj stworzył, też jest ciężki. Znaczy ciężki, no jest to taki... Słuchajcie, a la clean, czyli coś byczego. Dodatkowo jest tutaj takie zaokrąglenie, być może się będzie robić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o PayPal, to zaliczył strefę podażową. Na pierwszą strefę podażową nie było reakcji, na drugą już była.
co też teraz przedstawiłem, tą trend linię, jest ogólnie w taki clean, się to zbiera ładny, natomiast no, na pewno trzeba będzie poczekać. Tutaj jest była, tutaj była lekko strefa popytowa, ale gdyby PayPal miał spadać, no to jeszcze 56,30. Tu bym widział też jakąś reakcję w górę, no bo z tej strefy tutaj ta reakcja w górę była. Możemy tu zejść jeszcze niżej do tej strefy, no i tutaj 56,30, 54,68. Stąd bym widział reakcję. Tu akurat PayPala nie będę tradować, no bo jakby tutaj też to gram w strategii. No i zasięgi na PayPalu 127%. No teraz to już się wydłużyło od tego miejsca, no to jest 139%, ale jeszcze może być tutaj spadek. Ładny clean się tworzy, byczo, ogólnie byczo to wygląda, natomiast no, trzeba też tu zabezpieczać to, jakby nie było, bo PayPal jest z tych spółek bardziej ryzykownych, prawda, więc też tam konkurencja depcze im po piętach. Wiem, że mają zmieniać prezesa. Tutaj 12 oczywiście była tą strefą popytową. Wiem, że mają zmieniać prezesa, więc może się coś ożywić. W związku z tym, no, może się wydostać w niedługim czasie z tego klina. Ale jeszcze liczyłbym się tutaj z możliwym spadkiem. Natomiast strefa popytowa jak najbardziej tutaj zaliczona. Z tej strefy, gdyby był ten jeszcze większy spadeczek, no to ta strefa ma 3%. Ok, 3%, więc tutaj można by rozważyć ewentualnie jakąś tam próbę rozegrania. To jakby do zastanowienia się. I co my tam mieliśmy jeszcze? Czekajcie, ja sobie zerknę na komentarze. PayPala mieliśmy, Wawla mieliśmy i Computronic. Ok, no to jeszcze tego Computronica sobie zobaczymy. Computronic. Tego nie analizowałem nigdy, więc ja sobie szybciutko, słuchajcie, wjadę na finanse. Ok. Jak to tutaj wygląda? Nie ma żadnych prognoz, to niedobrze, bo lubię zawsze te prognozy. Odnośnie tutaj marża zysku bardzo mała, czyli ogólnie tutaj 19, ale też nie ma danych, cholera, nie ma danych, więc musiałbym to jeszcze sprawdzić fundamentalnie. Tutaj skończyliśmy na trzecim kwartale 2020 roku. Nie mam tu danych, musiałbym to przejrzeć jeszcze, jak to finansowo wygląda, no bo fundamentalnie jakby wiem, trzeba by ewentualnie doczytać na stronie, jakie mają plany na przyszłość. 12 jest poza zasięgiem, czyli poniżej zera, więc weźmiemy sobie tutaj to mierzenie mniejsze w sumie. No i tu ładnie też na reakcji na 12 było. Było, właśnie to dobre powiedzenie było, czyli to jakby nie jest spółka, gdzie spada i gdzieś są tam fajne strefy popytowe. 786 na pewno zaliczone tutaj, więc ja już sobie tą strefę zaznaczam jako strefę, która będzie w przyszłości oporem i katalizatorem do większych wzrostów. Katalizator do większych wzrostów to od razu sobie 12 po tym impulsie wyznaczymy, czyli ta 12 będzie tutaj i to będzie na pewno strefa podażowa dla Computronica, czyli pierwsza strefa podażowa, mam tu oczywiście na myśli strefę, która służy do take profitu, prawda, do take profitu. Po drodze tu przy okazji była 0,5, więc mimo wszystko jeszcze trzeba zrobić 618, czyli tak naprawdę druga strefa podażowa, czyli ta. Później mamy już znowu 786, czyli taka powtórka by tu była z rozrywki. Natomiast no, tą strefę 618 trzeba byłoby brać bardziej za pewnik. Ta sama sytuacja, słuchajcie, jeżeli ta strefa zostanie przebijana 9,64, to ponownie jest tutaj ruch do następnej strefy 22%. Myślę, że to jest spoko. No i teraz przyjrzyjmy się, jak to wygląda tutaj od początku. Bardzo czytelny ruch, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli miałbym tutaj sobie te fale zrobić, no to by to wyglądało tak. Wiem, czwórka przebija jedynkę, ale na rynku tak się dzieje przy pierwszych falach, o czym nie przeczytacie w książkach. Mamy ABC, mamy tutaj również teraz formujące się ABC, no i tutaj też mieliśmy ładne ABC, prawda? I teraz, słuchajcie, patrząc na mierzenia, to już sobie pomierzymy teraz wewnętrznie. 38, pierwsze obronienie było, prawda? Czyli pierwsza reakcja z 38 bardzo ładna była. Procentowo jak to wyglądało, ja zawsze mierzę od początku, bo tak mierzę, jakbym tutaj wchodził w pozycję, to jest 33%. Możemy sobie jeszcze zmierzyć, dokąd doszedł ten ruch korekcyjny, czyli 618, bardzo ładnie, technicznie super,
technicznie się porusza bardzo fajnie. No to od razu sobie tutaj strefę popytową 0,5 robimy, jakby nie było na komputroniku. 618 i niestety złotą strefę. I to jest, mówię niestety, prawda? Dlatego, że i to co wam cały czas powtarzam, jeżeli tutaj na komputroniku miałoby impuls jakiś wzrostowy, hossowy być, bo to aktywo wjechało w 2008, cały czas spadało. Jeszcze sobie zobaczę, słuchajcie, tylko jedną rzecz, tą korektę 1 do 1, prawda? Gdzie ona się, czy ona się z jakąś strefą tutaj ogólnie. Tak, zazębia się z tą naszą strefą tutaj, tą podażową, czyli z tego mierzenia zewnętrznego. Czyli mimo wszystko jest bardziej tutaj realne. Tylko że to, co jest niedobre tutaj, no to ta pierwsza fala, prawda? Czyli ta pierwsza fala, która lubi wyglądać tak, czyli mocno zjechać i dopiero jest gdzieś tam ta czwórka, czy też będzie to wyglądać w sposób następujący, że tu będzie pierwsza reakcja, tu będzie kolejna i tutaj będzie fala kończąca w dłuższym terminie, mówię tu o dłuższym terminie, bo to są tygodniówki, zauważcie, prawda? Więc komputronik, najbezpieczniej tradować to z punktu B, prawda? Czyli jak ta korekta, bo nie jesteśmy tutaj w stanie określić po tej pierwszej fali, czy to, no na pewno tu jakieś reakcje będą w górę, ale czy z tego się rozwinie trend, no to trzeba by mocno to obserwować. Więc tak najbezpieczniej jest po tym punkcie B po prostu sobie tą pozycję prowadzić lub próbować z tych trzech stref, to są tylko trzy strefy, na 90, powiedziałbym 9% z tych trzech stref, no jeszcze 786 by trzeba było wziąć pod uwagę. Tutaj też jest takie głębokie zejście potem na złoty 60. No to w sumie z czterech stref, no bo tak jak mówię, w pierwszej fali, o ile w następnych falach jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę tylko 2-3 strefy, tak tutaj tak naprawdę wszystkie te cztery strefy są strefami popytowymi, z których pewnie korekty jakieś będą, to na bank, bo zawsze są. Więc słuchajcie, sprawa wygląda tak, wszystkie cztery strefy na 99%, z której z tych stref zbuduje się trend. Ale z której? No można by doprecyzować w sumie jeszcze, czyli możemy sobie jeszcze wziąć to mierzenie zewnętrzne. Tu mamy też 12, więc tutaj pod krótki trade na komputroniku na pewno będzie się to stąd reagować korektą. Czyli pomimo tego spadku będzie tu korekta, być może nawet zbudowanie trendu. Więc swoją drogą, słuchajcie, ja bym nawet sobie stąd spróbował tego komputronika za 5,20. Wartość 5,20 i tutaj mógłbym go spróbować rozegrać. Nie w strategii, tu podkreślam, nie w strategii. Tu mógłbym go spróbować rozegrać. Jaki tu stop lossik? Już sobie patrzę, jak ta strefa tutaj procentowo ma. 7%, duży. Duży stop loss. Duży stoplosik, ale mimo wszystko na jednej świece na D mógłbym to wziąć pod uwagę. Może max dwie świece, prawda? Więc myślę, że tu będzie odbicie, ale nie wiem, czy z tego się zbuduje trend. To od razu mówię, prawda? Natomiast to odbicie jest tutaj wielce prawdopodobne. I tutaj też bym to ewentualnie rozegrał. Nawet sobie tu, słuchajcie, ustawię alarm przed tą strefą i sobie to spróbuję. No jeżeli tutaj nie będzie reakcji, no to ja jestem w stanie to szybko poznać jakby, czy ta reakcja jest tam, czy nie ma, poprawna. Natomiast no później te niższe strefy. Z tych niższych stref to już są duże strefy. Ta 618 jest duża i te też są duże. Więc potem wystarczyłoby po prostu po dużych OPS-ach, po dużych korektach przesuwać punkt wejścia, prawda? To jakby jak swing kiedyś graliście albo próbowaliście grać, no to wiadomo, o co chodzi. Więc fajnie to wygląda. Byczo to wygląda. Tylko no, kwestia czasu, no tu niestety trzeba poczekać na taką pozycję dość długo. No ale później, gdyby tu złapać ruch, no bo tutaj gdybym tu łapał ruch, to nie po to, żeby gdzieś tam wyjść z tego na, słuchajcie, 30%, tylko żeby to pociągnąć ogólnie rzecz biorąc, przynajmniej do tej strefy, to jest 127, tu jest 193. Od dołka to już zrobiło ogólnie rzecz biorąc 1400%? O cholera. No to dużo, no to jeszcze te 100 czy 200% od korekty, no mogłoby to zrobić na spokojnie. No fajne aktywo, sprawdzić to jeszcze fundamentalnie, zobaczę sobie tutaj, no też nie ma, kurczę, nie ma tego. Emisja nowych akcji, no to tu się trzeba jeszcze przyjrzeć, ok? Ale tak technicznie, super.
technicznie to wygląda, słuchajcie, super. Więc ciekawy Computronic, ciekawy. Tyle, słuchajcie, jeżeli podobała Wam się analiza, zostawcie komentarz z jakimiś propozycją dalszych analiz, zostawcie łapkę i ewentualnie, jeżeli chcielibyście się nauczyć metodologii mojej, to zapraszam, link w opisie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, hej.